Chciałam powiedzieć o czymś takim jak rezyliencja, inaczej odporność psychiczna. To jest taka umiejętność, która bardzo przydaje się w zmianie. A ponieważ żyjemy w takim świecie, gdzie te zmiany bardzo często nas dotykają, więc warto właśnie wiedzieć trochę więcej, a szczególnie w jaki sposób możemy tę naszą odporność psychiczną wzmacniać. Więc jeśli chodzi o samą rezyliencję, to jest uznawana, jak ona jest opisywana jako umiejętność, czyli możemy nauczyć się tego. I ona polega na adaptacji do otoczenia. Związana jest właśnie z takim uodparnianiem się na zmiany, z taką plastycznością naszego umysłu i oznacza również zdolność do odzyskiwania utraconych sił i odporność na działanie właśnie jakichś szkodliwych czynników, które się pojawiają. I teraz tak, co wzmacnia odporność psychiczną? Zacznę od takiej rzeczy banalnej i podstawowej, że odporność fizyczna. Dlatego, że osoby, które są sprawne, lepiej znoszą taki stres, który się przedłuża. A w zmianie takiej gwałtownej, niespodziewanej, takiej bardzo dużej, która na nas wpływa, ten stres może trwać dosyć długo. I jakby co pomaga? To są może takie truizmy, ale właśnie ta fizyczna aktywność wzmacnia serce, obniża ciśnienie, obniża niepokój i wpływa korzystnie na jakość snu. I ważne jest też, że ćwiczenia fizyczne podnoszą poziom niektórych neuroprzekaźników, no co właśnie wpływa na stan naszego mózgu i jego funkcjonowanie. Więc ta odporność fizyczna i aktywność jest bardzo ważna. Kolejna rzecz to jest taka umiejętność do postrzegania nowych sytuacji jako wyzwań zamiast zagrożeń. Jakby ten przykład Małgosi z uczelnią bardzo dobrze to obrazuje, tak? Jak ktoś mógł potraktować to jako zagrożenie dla swojej przyszłości, dla prowadzenia szkoleń, tak inna osoba może podejść do tego jako wyzwanie, jako szansę, tak? Która jest ciekawa, coś nowego, coś będzie innego. Więc tak jakby można taką umiejętność zdobyć, jeżeli świadomie nad tym pracujemy, zastanawiamy się nad tym, tak? Uczymy się takiego nastawienia, żeby kiedy już pożegnamy te straty, przyglądać się, co możemy zyskać, jakie szanse są przed nami. Dlatego, że w przypadku zagrożenia aktywuje się u nas ciało migdałowate, które jest odpowiedzialne za strach. W następstwie tego jest stymulowana przysadka i nadnercza do produkcji adrenaliny i kortyzolu. Prowadzi to do wzrostu ciśnienia, podnosi się poziom glukozy we krwi i narasta lęk. Także zachodzą takie procesy, które gdzieś wzmacniają ten nasz niepokój. Z kolei, jeżeli traktujemy sytuację jako wyzwanie, rośnie poziom hormonów wzrostu, podnosi się poziom insuliny, substancji, które sprzyjają odnowie komórkowej i osoba staje się spokojna, skoncentrowana i wzmocniona. Także samo nasze podejście, myślenie o zmianie wpływa na nasz organizm fizycznie, więc warto uczyć się metod, różnych technik,
których teraz jest mnóstwo, tak, żeby jakby móc aktywnie wpływać, tak, na to, jak podchodzimy do zmiany. W sytuacji zmiany ważna jest też sieć wsparcia, ludzie, którzy są wokół nas. Czy są ludzie, na których możemy liczyć, z którymi dobrze się czujemy, którzy wspierają nas, interesują się nami, inspirują nas, dlatego że potrzeba więzi z innymi ludźmi jest jedną z podstawowych potrzeb. Są badania, które pokazują, że okazywanie życzliwości powoduje zmiany fizjologiczne i to od razu. Spada ciśnienie krwi, spada poziom kortyzolu, a organizm uspokaja się, wydzielają się endorfiny, oksytocyna, która wiąże się z zaufaniem i poczuciem bliskości. Także osoby, które nas rozumieją, dobrze na nas wpływają, działają na nas kojąco. Także warto dbać o więzi, o dobre relacje w zespole, żeby ludzie komfortowo się ze sobą czuli. Ważne jest też wsparcie z zewnątrz, czyli na przykład organizacja stwarza odpowiednie warunki do przejścia przez zmianę, odpowiednie narzędzia, te rozwiązania tymczasowe, o których mówiłyśmy, zapewnia zasoby i prowadzi wystarczająco częstą, różnorodną, głęboką, otwartą komunikację. Ale poza takimi, powiedzmy, narzędziami wspierania zmiany, bardzo ważne jest tworzenie bezpieczeństwa psychologicznego, czyli żeby ludzie w organizacji mogli być autentyczni, mogli okazywać swoje emocje, mogli rozmawiać o tym, co ich niepokoi, czego się obawiają, ale też w sytuacji bezpieczeństwa psychologicznego chętnie dzielą się pomysłami, dlatego że nie boją się krytyki, odrzucenia, także to jest ważne. Odporność psychiczną poprawia takie podejście związane z podejmowaniem wyzwań. I tutaj właśnie też przy podejmowaniu wyzwań to środowisko bezpieczne jest szalenie ważne. Dawanie prawa do popełniania błędów, zarówno ważne, żebyśmy sami dawali sobie takie prawo, ale też innym. Tutaj wspomnę tylko o takiej koncepcji nastawienia na rozwój Carol Dweck. Do tego też jest taki fajny, krótki filmik na YouTubie i udostępnijmy go. Być może niektóre z tych linków Małgosia Zamorska znajdzie w dokumencie i wklei w komentarzach. To będziecie mogli z tych linków od razu korzystać po spotkaniu. I co jeszcze wspiera naszą odporność psychiczną, to jest uczenie się. Bo nasz mózg zmienia się, przekształca w trakcie całego naszego życia. A uczenie się jest kluczem do plastyczności naszego mózgu. Kiedy uczymy się, pojawiają się nowe połączenia pomiędzy komórkami nerwowymi i tworzą się nawet nowe komórki nerwowe. I to pomaga właśnie w zmianie zachowania. Także uczenie się także wspiera naszą odporność psychiczną.